Yo, siemano, z tej strony GPlay, słuchajcie, jest 6 godzina, ja wstałem rano, żeby wymyślić jakiś odcinek na dzisiejszy film. Ogólnie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie już teraz subika z dzwoneczkiem i wpadajcie do sklepu eGPlay.pl po super ciuchy i gadżety, a do każdego zamówienia kolekcjonerska karta. Nie mam kompletnie pojęcia, może wy macie jakiś pomysł, co mógłbym nagrać, oczywiście jeśli tak, napiszcie to w komentarzu. I kurczę, ja naprawdę nie wiem, dzisiaj jest dosyć fajna pogoda, ogólnie trochę jest mgła, ale to nic, może spytamy się GPlayki, może ona ma jakiś pomysł na dzisiejszy odcinek. O, cześć GPlayka, co tam u ciebie słychać, słuchaj? O, hej, 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 kochanie, co tam? No słuchaj, w ogóle tak myślę od rana, nie wiem co mam nagrać dzisiaj na dzisiejszy odcinek, masz jakiś pomysł? Kamera tutaj już gotowa, słuchaj, zwarta i po prostu, no co? Nie wiem, no masz pomysł jakiś? Wiesz, bo ty zawsze miałeś fajne pomysły i trochę podłapuję od ciebie te pomysły i wydaje mi się, że może zrobimy coś w stylu, że ktoś z nas musi wytrwać 24 godziny na wyspie. Kto wytrwa dłużej na wyspie? Kurczę, tu może zrobimy odcinek 24 godziny na bezludnej wyspie, co ty na to? No niech ci będzie, no dobry pomysł, no. Dobra, słuchaj, to by był świetny pomysł, a ogólnie wygrany by na przykład zarobił stack bloków diamentowych, słuchaj, ja bym z tobą konkurował, co ty na to? Dobra, bo ja chcę kasę. Dobra, no to słuchaj, to jesteśmy umówieni, czekaj. Mamy tutaj w ogóle 10 sztabek złota, słuchaj. No. One w ogóle nam by się przydały, słuchaj, na rejs, bo potrzebujemy jakoś dopłynąć na tą wyspę, słuchaj. Jesteś już gotowa? Możemy ruszać, bo kurczę... No, możemy ruszać, bo w sumie nie ma nic do zcenia, no nie ma nic do zrobienia. Dobra, to możemy już jechać, słuchaj, to lecimy już teraz. Może twoim samochodzikiem byśmy, słuchaj, pojechali szybko nad wodę i po prostu, wiesz co, zrobimy ten challenge. Ja mam kamerę, także wszystko nagramy. Napiszcie widzowie, czy wam się podoba ten pomysł. 24 godziny na bezludnej wyspie. Uwaga, GPlayka tutaj jedzie, już pięknie zawraca, ale czekaj, bo ja cofam. O, dobra. Dobra, dawaj GPlayka. Jedziemy, dawaj tutaj. W prawika i nad wodę. Dobra, dawaj. Dobra. Jedziemy. Ty, kurczę, chyba niedźwiedź. To gdzieś tu. O nie. Niedźwiedź, o czekaj, to szybko. Cofamy, nie tędy. Cofamy, kurczę, nie do niedźwiedzia. Dobra, czekaj, może tu wysiądziemy i przejdziemy, co? Dobra. Chodź tutaj, ja sobie zobaczymy. To auto zostawię. Dobra, ja tutaj już widzę przystań, słuchaj. Ja tu widzę przystań i widzę jakiegoś pana. Chodź, lecimy, co? Dobra, patrz. No, chodźmy, o kurczę. Chodźmy. Ile tutaj jest w ogóle rekinów? Czekaj, ja tutaj muszę wejść na drzewo, żeby to zobaczyć. Wow. O Jezu, ile patrz, jak blisko płyną tutaj. No, powiem ci, GPlayka, powiem ci, że mamy ciężkie zadanie. No tak szczerze ci powiem, jak teraz to widzę. A tam jest ta wyspa, może na tej wyspie zrobimy ten challenge. Co ty na to? Tak, tak. O nie, deszcz zaczął padać. Pogoda. O kurczę, deszcz zaczął padać, ja nie mogę i co? Chyba nie zrezygnujemy mimo to. Chyba się rozjaśnia. No, patrz, słońce wyszło. Już myślałem, że mi kamera zamoknie, ale czekaj. Dzień dobry. Przejażdżka na wyspę to koszt 5 zł. Dobra, to damy panu akurat 10 zł za nas obu. Słuchaj, i GPlayka, możesz wybrać sobie jaką łódką popłyniemy. Jedziemy osobno czy razem jednym stateczkiem, co? Co myślisz? Wiesz co? Ja bym sobie chciała zobaczyć... Nie, dobra, chodźmy, płyńmy razem. Czerwony, o, no dobra, ten taki fajny. To dawaj, płyniemy. Płyń na wyspę, słuchajcie, płyniemy. Uważaj na te rekiny. A dawaj, mogę szybko, okrążyć? Szybko na wyspę. Uważaj, żebyś się nie rozbiła. Uważaj, GPlayka, wysiadamy, żebyś się nie rozbiła tylko. Rozwaliła się łódka. O nie, szybko, uciekaj. Łódka się rozbiła. Wow. Patrz, ile tych rekinów, jak one się nanaszczają. Ej, rekiny, dajcie nam spokój tutaj, my nie chcemy z wami w ogóle gadać. Ja nie mogę. Dobra, chodź. GPlayka, dobra, czas start, challenge rusza. Ja tutaj rozkładam kamerę, słuchaj, i nagrywamy. Przywitaj się tutaj. Ale ty poważny jesteś? Czym my wrócimy? No, kurczę, nie wiem, słuchaj. Ja nie wiem, jak my teraz wrócimy, bo tutaj jest pełno rekinów. Kurczę, stado rekinów, a do brzegu... A ja nie umiem pływać, rozumiesz? O, ja ci tam nie przepłynę, zwłaszcza gdy tutaj jest tyle rekinów. Kurczę, to nie wiem, GPlayka, słuchaj, choć na razie musimy nagrać odcinek, przywitamy się. W ogóle jestem głodny, no ja dobra, dzisiaj nic nie jadłem. Dobra, witajcie, jesteśmy na bezludnej wyspie razem z GPlayką. GPlayka, jaki challenge kciuków w górę na dzisiaj, co? No wiesz co, ja nie mam pojęcia, 12 tysięcy w sumie, no moim zdaniem. No dobra, słuchaj, 12 tysięcy kciuków w górę, mam nadzieję, że dacie radę. Dobra, na razie wyłączamy kamerę, musimy się tutaj zorganizować, GPlayka, jestem głodny, nie mam co jeść. Jest tu w ogóle coś do jedzenia, ognisko. Co? No ognisko, słuchaj, tu będziemy jak coś mogli upiec nasze mięsko. Ty, a co tam jest w ogóle? A to nie są kokosy? Ty, to nie wiem, czekaj, weź, zniszcz ty, czekolada. Dostałam ziarna kakaowe, kurczę, to chyba nie to. Ty! Tutaj nie jesteśmy sami, GPlayka! Nie przydadzą nam się. Chowaj się, nie jesteśmy sami na tej wyspie, słuchaj, tu są jacyś tubelcy, widzisz? Ja sobie aż siądę. Ja nie mogę, co tam co robimy? Słuchaj, zostaliśmy tu sami, nie mamy jak wrócić, dookoła jest pełno rekinów. No właśnie, to wszystko twoja wina, bo to ty żeś wymyślił ten pomysł. Nie, to był twój pomysł, słuchaj, ja nie mam w ogóle co jeść, jestem głodny, kurczę, słuchaj, tego kokosa da się zjeść, tego kakaowca, czy nie? Co? Chyba nie. No ja nie mogę. GPlayka, nie wiem, może byśmy jakoś pogadali, chociaż oni nie wyglądają zbyt przychylnie, żeby, kurczę, tutaj nawiązywać jakieś pozytywne relacje. Ma taką śmieszną buzię, no patrz jak otworzył śmiesznie i takie zamki mu wyzwiał. Kurczę, ale GPlayka, to nie jest powód do śmiechu. Patrz, oni mają w ogóle świnie i mają grilla. I widzę też, że mają tam crafting jakby co. Dobra, ja muszę znaleźć jedzenie. Jesteś głodna tak jak ja? No, ja... Ej, patrz, ciemnia się trochę chyba. Kurczę, ja muszę znaleźć coś do jedzenia, słuchaj, GPlayka, ja mam tego dosyć. Ty, czekaj, tu widzę, ty, tutaj jest jakaś skrzynka, co tutaj jest? Jabłko, mam jabłko, jest, dawaj ale sobie moje zjem. Jabłko, nie, daj mi jabłko. Ej, znalezione, nie kradzione, GPlayka. Ale ja też głodna jestem, ty, czekaj, no coś tu znalazłem. Jabłko. Poczekaj, odsuń się, coś tutaj jest. Ty, piecyk znalazłem, widziałaś? Patrz, to jest piec! To ja tu dam ziarna kakaowe, nie wiem po co, ale je dam. Dobra, uważaj rekin, o nie, idźcie stąd rekiny, o nie, kurczę, prawie cię ugryzł nogę. O, dobra, patrz jakie rekiny, widzisz tam? Jezu, ale się wystraszyłeś mnie, jak żeś powiedział o tym rekinie. To było odwrócenie uwagi, GPlayka, zjadłem jabłko i teraz, kurczę, już jestem trochę najedzony, mój brzuszek już pełni życie. Ja też chciałam to jabłko. Kurczę, czekaj, musimy tu przetrwać, musimy znaleźć więcej jedzenia. GPlayka, masz jakiś pomysł, co tutaj robimy? Ja jestem głodna, daj mi, ja chcę jabłko. Spokojnie, ja zaraz coś znajdę, nie płacz tylko. Patrzcie, GPlayka beczy, patrzcie, ale ja GPlayka beczy. O, nagrałem to, będą się wszyscy śmiali. Z ciebie będą się śmiać, bo ty kobiet nie szanujesz. Jakoś się ściemnia GPlayka, co? Widzisz to samo? Jakby tutaj, kurczę, trochę ciemniej teraz było. Ja nie mogę. No ty, kurczę, mam nadzieję, że nie będzie padać za moment, co? Ja tutaj kamerę, kurczę, jak coś wezmę. Wiesz co? Ty zawsze masz takiego pecha, że jak ty coś powiesz, to się to stanie. Ej! GPlayka, kurczę, deszcz zaczął padać, musimy się gdzieś schować. Chodź, kurczę, nie wiem, może tu zrobimy jakiś szałas. Patrz, tutaj jest jakieś miejsce, wykopiemy tutaj, słuchaj, szałas i może tu byśmy się schowali, okej. Szybko, wiedziałam, że tak będzie. Spokojnie, kurczę, musimy tutaj wytrzymać tylko 24 godziny do następnego dnia. Jutro się stąd wynosimy, słuchaj. No chyba, że chcesz zwijać teraz i już przegrywasz ten challenge, ale wtedy nie dostaniesz po prostu... Nie, ja nie będę nic przegrywać, to ty masz przegrać. Dobra, słuchaj, GPlayka, co robimy? Musimy mieć plan. Ja nie wiem, czy idziemy z nimi zagadać, czy po prostu wynosimy się stąd jakimś cudem, chociaż tu jest pełno rekinów. Kurczę, pada deszcz. Nie wiem, jeszcze gorzej, jakby tu jakieś pioruny zaczęły trzaskać, to już w ogóle nie wiem, co ja bym tutaj... Ty nie masz żadnych dobrych pomysłów, wiesz? No jak to nie mam pomysłów? To wszystko przez ciebie, bo ty żeś to wymyślił. Ej, GPlayka, piorun w ciebie! O mój Boże! Kurczę, w nas szałas piorun tutaj strzelił, ja nie mogę, masakra. Jak się wystraszyłam, zawał serca normalnie. Ja nie mogę, masakra. Uważaj, żeby w nas piorun. Jesteśmy na bezludnej wyspie i przyciągamy teraz pioruny, rozumiesz? Spokojnie. Nie można siedzieć pod drzewami. No nie można, uważaj, nie stój. Ale, no, musimy znaleźć jakieś schronienie. Dobra, patrz, słuchaj. Hamak, ja sobie siądę na hamak, kurczę, ty sobie szukaj innego miejsca. Ja się chyba wkopuję, słuchaj, gdzieś, nie wiem, pod ziemię się wkopię zaraz i nie wiem, i po prostu się zakopię. Nie wkopiesz się pod ziemię, co ty robisz? Słuchaj, patyki zdobyłem, patrz. Już mam, kurczę, 5 patyków, można z tego wędkę jakąś zrobić, no nie wiem. No i co z tego, że masz 5 patyków? I no co, kurczę, z tym mam tutaj, nie wiem, jeszcze wkopię się zaraz pod ziemię i zrobię jakiś szałas czy coś. Ty, patrz, coś znalazłem, GPlayka. Co to jest? Patrz. Ej, znalazłeś jakieś przejście. Nie, ja chcę pierwsza. No kurczę, ty wszystko robisz pierwszy. Schowamy się tu przed deszczem. Patrz, co ja odkryłem. Jakiś tajny składzik. Ja ubieram zbrojkę, ubieraj sobie też, co? Ubieramy to, słuchaj. Dobra. Ja nie mogę. Ale picko, słuchaj, patrz, jest też mieczyk. Zbroja, wow, dawaj, ubieraj. Teraz jesteśmy gotowi na walkę z tymi tubylcami. Ty, a co jak to jest ich zbrojka i w ogóle im zabraliśmy? Może oni są przygotowani, może to nie są takie cieniasy, co? No ja nie wiem, no nie wiem, musimy zobaczyć. Ale co jest w tym sejfie? Ty, kurczę, właśnie nie wiem, jakiś dziwny sejf. Czekaj, ja to spróbuję otworzyć, czekaj, znam tutaj takie... O, mi się udało. Ty, Kurczę, złoto! Ja, GPlayka, odkryliśmy skarb jakichś piratów. Złota. Ty, ja biorę pańczyny. Jak ty chcesz to zebrać? Ty, ja mam pomysł, GPlayka, będziemy mogli zrobić wędkę z pajęczyny i tak naprawdę później złowić ryby i może, kurczę, złapiemy rybę, upieczemy ją i po prostu będziemy mieli, wiesz co, dużo życia i siły, żeby walczyć z tymi tubylcami. Co ty na to? Myślisz, że to jest bardzo dobry pomysł, GPlay. W końcu masz jakieś dobre pomysły. Ani cały czas nic ciekawego, ani mądrego nie wymyślasz. Tylko oni się nie mogą dowiedzieć o tym składzie. Bo tutaj będą też mieli te zbrojki. Kurczę, dalej pada. Kiedy ten deszcz, słuchaj, się uspokoi? Przeczekamy tutaj, czy idziemy na górę? Teraz idź, powiedz jakieś zaklęcie, żeby deszcz minął i może minie. Ty, kurczę, czekaj, nawet nie mówiłem zaklęcia. Chyba już minął, chociaż czary mary, hokus pokus, niech ten deszczyk zmyje się z oczu. Ty, kurczę, słońce zachodzi. O kurczę, ej, widzisz, ty masz tak, patrz, deszczu kurczę, nie ma. GPlayka, robi się ciemno, szybko, czekaj, w ogóle nie mam craftingu. Jak ja zrobię wędkę, patrz, oni tam mają crafting. Ale oni mają, Czekaj, ja po cichu tutaj się zakradnę. Nie, ja chcę coś zrobić w końcu. Dobra, czekaj, weź jeszcze zdobądź, słuchaj, więcej kijków, bo ja mam tylko 5 kijków, a potrzebujemy jeszcze jeden, żeby zrobić ci wędkę. Dobra, to ja szybko tu zbiorę drewno. Dobra, ja ci ogarnę wędkę, spoko, GPlayka, bo ty się nie znasz dobrze na takich rzeczach. Ja to ogarnę, dobra. Ej, ale co ty za głupoty opowiadasz? Myślisz, że kto tobie gotuje w domu? No spokojnie, dobra, robię 2 wędki, dla mnie i dla GPlayki. Dobra, GPlayka, trzymaj szybko, musimy teraz jeszcze jedno drewno, idziemy na ryby, słuchaj, idziemy na ryby i szybko upieczemy sobie te ryby i dzięki temu pójdziemy później walczyć. Zaatakujemy ich w nocy. Ale będzie świetnie. Ty, ja tego rekina może. Patrz, rekina złapałem. Złapałem rekina na wędkę, GPlayka. Dawaj go tu. Kurczę, mam cię, rekinie. Może jakieś mięso z rekina. Dawaj, kurczę, upolujemy rekina. To nie jest głupi pomysł, GPlayka. Bum, bum, bum. Czekaj, bo ja wpadłam. Uważaj. O nie, kurczę, dziabnął mnie. Ty, coś, kurczę, wypadło z niego. Wyskakuj stamtąd. Wyskakuj, co ty robisz? Gdzie tutaj tu jest? Ty, kurczę, coś mam. O nie, bije mnie. A co jeżeli on się utopi? GPlay, wracaj, proszę, co ja zrobię bez ciebie? Wracaj tu do mnie. GPlayka, nie. Idź sobie stąd, rekinie głupi. Jedno serduszko mi zostało. Wow, GPlayka, jedno serduszko, kumasz? Potrzebuję jedzenia, nie bij mnie, nie dotknij trochę, nie? Proszę cię, tylko mnie nie dotknij, bo zginę, mam jedno serduszko, potrzebujemy szybko złapać rybę. Dobra. Ja nie mogę, ale mi się fartnęło. Ale widzisz, to ty nie przeżyjesz tej nocy całej. No, kurczę, ja przeżyję, tylko zostało mi jedno serduszko, nie wiem, czy sobie damy radę. Powiem ci, że na głęboką wodę się posłaliśmy, tu jest zbyt dużo rekinów. Patrz, bierze ci chyba, uwaga, czekaj, coś tam się chluskało. Coś płynie. Patrz, rekin, weźmie ci, uważaj. Kurczę, nie złapał, widzisz, haczyka. A wiesz, że ja w ogóle znalazłem, patrz, mam, jest, złapałem rybę, idę ją upiec. Masz też? Złowiłam kość. Kurczę, kość złowiłaś, to nieźle, słuchaj. Dobra, GPlayka, ja upiekę tą rybę, tylko mnie nie uderz, proszę ciebie. Jak mnie uderzysz, GPlayka, to ja od razu ginę, bo mam jedno serduszko, a ja muszę mieć dużo siły na walkę z tymi tubilcami. Mam nadzieję, że mi pomożesz, ty masz życie? Spróbuję złowić jeszcze rybę. O kurczę, to jest naprawdę szkoła przetrwania, słuchaj, GPlayka. Jest, mam pełne życie, mam pełny głód. A ja łowię ryby. Patrzcie, co znalazłem w ogóle. Znalazłem w ogóle, zdobyłem zęby rekina, poświęciłem się, zrobię sobie później wisiorek z tego. To będzie najlepszy wisiorek ever na świecie. Dobra. Czekaj, łapię mi coś. Masz? Nie złapałam nic. Dobra, kurczę, ja potrzebuję jeszcze jedną rybę. Już mi trochę życia się zregenerowało, ale to jeszcze zbyt mało, GPlayka, to jeszcze zbyt mało. Ja spróbuję ci złowić. W sumie ja sobie sama złowię, bo jestem głodna. Bo ty zawsze mi, kurczę, upiekłaś jedzonko. Ty, a może byśmy tą świnię ich dorwali, co? Może byśmy się... Patrz. Ej, no. Dawaj. Co ty żeś złapała? Jakąś dziwną z końcami rybę. Ty, fuj. A może byśmy po cichutku, słuchaj, bo jest ciemno, może oni by się nie skapnęli. Ja bym tą rybę, kurczę, tą świnię spróbował pyknąć jakoś. Czekaj. Kurczę, nie mogę jej dosięgnąć. Dobra, czekaj, bo oni są chyba takimi półgłówkami, mi się zdaje. Mam cię, świnio, mam cię. O kurczę, patrz, tutaj jest ona. Czekaj, zrobimy jej przejście, Chodź. Chodź tu, świnko, dawaj ją. O kurczę, ona mnie bije. Co ona robi? Zostaw mnie, świnko. O kurczę. Uważaj, żeby cię rekin nie zjadł. Ty patrz, rekin ją je. Ty, patrz, kurczę, ona chce cię atakować. Uciekaj, GPlay, od niego. Weź ją zaatakuj, ja nie mam życia. Dawaj ją. Jest mięso, wypadło jakieś... Jest! Mamy 10 steków! Co to była za świnia, słuchaj? Jak oni musieli ją wyhodować, kurczę, 10 steków. Ja normalnie tutaj lecę. Gruba taka była. No, dawaj, kurczę, dobra, patykami przepalamy. Jemy to, idziemy na tych tubelców, kurczę. Pokonamy ich, co, GPlayka? Myślisz, że sobie damy radę? Dobra. To jest dobry, najemy się. Pomysł. Dawaj jeszcze tutaj więcej drewna. Idziemy walczyć z tymi tubelcami, słuchaj, ja przetrwamy. Ja biorę pierwszego schabka. Dobra. Ja biorę tego pierwszego. Dobra, regeneruj życie i idziemy. Regeneruj życie i lecimy. Dobra, ja tutaj drewnem podpalę. Dobra, ja biorę kolejnego. Dobra, jesteś gotowa na pojedynek, GPlayka? Idziemy na nich? Dawaj, lecimy na nich. Dobra, mi się już regeneruje życie. Mi się tylko kończy mieczyk, słuchaj. Jeszcze jednego steka muszę tylko. A my mamy, a co, jak ich będziemy pić, co, mówimy coś śmiesznego? Na przykład Angard z łamasy, czy coś? No dobra, nie wiem, słuchaj, no oni ich tak chyba nas nie zrozumieją za bardzo, myślę. Chłopaki, moglibyśmy tutaj... Uga boga. Ty, oni no chyba są w porządku, ty, po jakichś śmiechów, po tego, ty... O, jaki śmieszny, ale kurczę zęba masz, dziubeczku, a ty oni są przyjaźni. Ty, ja się takich bałem, słuchajcie, a oni w ogóle nic, słuchaj, ja myślałem, ten w ogóle jest chyba mnie lubi w ogóle, taki śmieszny jest. Kurczę, z chłopaki, to może macie tutaj uga buga, dla was złoto, ziomeczki, ale dobra, GPlayka. Hej, co tam? Ale ty, kurczę, fajnie machasz, GPlayka, nieźle. Słuchaj, w ogóle ja myślę, że my musimy stąd już się zaczynać wynosić, słuchaj, GPlayka, bo już powoli będzie za moment wstawał dzień, a my rano musimy... Ale oni milusi są, patrz, nawet się ze mną przyda. Ej, GPlayka, kurczę, co ty? Całujesz się z nim? Ej, nie całuj się z nim, przestań, kurczę, ja nie mogę normalnie... Zaraz na pożarcie rekinów cię wezmę. Co ty głupoty opowiadasz, no? Kurczę, co się z nim całujesz? No widziałem wszystko. Nie całowałam się z nim, tylko przytulałam go. Ja, kurczę, mam tego dosyć, kurczę. Już mówię, że kończę ten challenge. Słuchajcie, mam tego dosyć. GPlayka się całuje z jakimiś tubylcami na wyspie. Kończę ten odcinek. Ja wygrałam? Do widzenia, zostawcie kciuka w górę. Wiesz co, ja mam to dosyć. Mam twoją kamerę. O, weź sobie ją, ja, kurczę, się stąd wynoszę, słuchaj, mam tego dosyć, GPlayka, ja, kurczę, wracam do domu, rozumiesz, ty nie umiesz pływać, zostań tu sobie z tymi tubelcami, ja cię tu zostawiam. Czyli na pastwę losu. Wygrałam. Ale zostajesz tu na pastwę losu. O nie, rekiny mnie gryzą. O nie, twoi widzowie napiszą, że jesteś nubem. Zostawcie mnie, rekiny, zostawcie mnie, pomocy, potrzebuję pomocy. O.